Dzień dobry. Teraz pierwszy rząd przejdzie do trzeciego, do końca, do tyłu. Witam serdecznie wszystkich. Ja nazywam się Mateusz. Jestem anonimowym. I nie zawsze jestem poważny. Tym bardziej, że dzisiaj 1 kwiecień. Wiecie, prima prilis i te sprawy. To postaram się, żeby było wesoło. Czy będzie merytorycznie? Zobaczycie. Opowiem wam o jednym z moich hobby. Mam 3 hobby. Pierwsze to jest motocross albo hard enduro, te 2 dyscypliny. Druga lotnictwo, a trzecie to jest e-marketing. I powiem wam o tym trzecim. Czy o e-marketingu, o sprzedaży w internecie. Mówiłeś, że twoja firma to żąda, tam masz trudne sprawy. Nie, to był właśnie prima prilis, to zapomniałem powiedzieć. Myślisz, że znajdzie to swoją? Czemu ty przyjdziesz? Poległem, sekundę wezmę tę myszkę przewodową. Nazywam się Mateusz i jestem z portalu excel.pl, gdzie zajmuję się nauką Excela. I słuchajcie, to jest jeden z moich zajęć. No i chciałem wam tutaj przedstawić go w liczbach. Czy w liczbach to, słuchajcie, 250 000 ludzi, to są nasi fani na Facebooku, na 3 fanpage'ach. 17 000 osób zapisało się na mój newsletter. 7 000 osób korzysta cyklicznie z mojej platformy do nauki, czyli ISL.pl. No i mam 1500 subskrybentów na YouTubie. Dla mnie są to całkiem niezłe liczby, tym bardziej, że udało się to wypracować przez 1,5 roku działalności. I skąd w ogóle pomysł na Excel? Jak wiecie, my tutaj zajmujemy się stronami internetowymi. Największy sekret tych wszystkich moich szkoleń Excela to jest to, że w całej mojej pracy z Excelem około 20% to jest Excel, 80% to jest są rzeczy związane z tworzeniem stron, e-marketingiem i tak dalej. I dzisiaj wam o tym powiem i też was zachęcę do, no żebyście sami działali w jakiejś branży e-marketingowej, ale o tym za chwileczkę. Słuchajcie, skąd też wziął pomysł na naukę Excela? Ja mam takiego kolegę. Ten kolega pracuje w jednej takiej prężnej firmie i kiedyś mi powiedział, że był we Wrocławiu i tam jest koleś, który robi najlepsze tosty na świecie. I tym się też szczyci. No i postanowiłem być też czymś najlepszym. No ale jestem taką średnią osobą, niczym nie jestem najlepszy. Nie jestem dobrym programistą, dobrze nie umiem tworzyć stron. Grafikę, którą tworzę, to jest takie, wiecie, z te lata 90. Kawały opowiadam kiepskie. Zresztą dzieciństwie oglądałem Familiadę, to mi zostały takie kawały w stylu, wiecie, co jest czerwone i szkodzi na zęby. Ktoś was wie? Cegła. I też się wychował na tych samych kawałach. Też współczuję ci. No i słuchajcie, i postanowiłem, że przez rok zostanę najbardziej rozpoznawaną twarzą polskiego Excela i myślę, że udało mi się to jakoś osiągnąć. I dzisiaj mam takie też porady dla was. Znowu to działa. O. I słuchajcie, też chciałem się, zawsze tu wszyscy przychodzą i jesteśmy tak totalnie anonimowi. Ja tutaj znam tylko pierwszy rząd. Ci, którzy się ze mnie śmieją, to właśnie ich znam. I słuchajcie, ja bym tak chciał tutaj dowiedzieć się spośród was, kto z was, słuchajcie, jest dobry w tworzeniu stron www. Chciałbym was podzielić na takie branże. Tak z ciekawości. Podnieście ręce, obróćcie się, zobaczcie, kto tworzy strony internetowe. Śmiało. Nie wszyscy, zobaczcie. Dobra, dziękuję bardzo. Ale nie, no pytałeś, kto jest dobry w tworzeniu, tak? No, dobra. Słuchajcie, a kto z was zajmuje się wdrażaniem sklepów internetowych? Ręka do góry. Jedna osoba. 2, 3, 4. Dobra. 5, 6. Super. Kto z was zajmuje się SEO? Artur zajmuje się, to wiemy, ale ktoś jeszcze?
Dwie osoby, dobra. A kto zajmie się marketingiem albo e-marketingiem? Jedna osoba, dwie osoby. Tylko dwie osoby. A kto zajmie się spożywaniem alkoholu? Co? Dwie osoby? Ten pan dwa razy, dobra. Wygrałeś piwo, zgłoś się później na after party. Dobra, to słuchajcie. Co mnie też zainspirowało do działań, bo otworzyłem strony internetowe i tak dalej i to mi szło strasznie kiepsko. To znaczy, zajmowało 12-16 godzin na dzień, cały czas były jakieś problemy, było się na wakacjach, ktoś zwolnił, że jakaś tam strona padła i po prostu miałem tego serdecznie dość. I też jest kilka takich pytań, które mnie zainspirowały do mojej działalności. Dlaczego firmy wdrażające sklepy nie mają własnych sklepów? To się mnie zapytam. Czy ty wdrażasz te sklepy internetowe? Napisałem nam jeden poradnik, z którego korzystało 20 tysięcy osób, jeden z najpopularniejszych, dzięki któremu jedna firma wpadła do Deloitte 500 w Europie. Także przyczynił się na pewno do ich sukcesu. Ale sam nie miałem takiego sklepu internetowego, a bardziej to były takie usługi. Drugie pytanie, które mnie zainspirowało. Dlaczego agencje marketingowe same nie sprzedają jakichś swoich produktów w internecie? I też właśnie na początku robiłem stronę internetową, a później zająłem się marketingiem, dwa razy zająłem innych, prowadziłem kampanię firmą, gdzie budżet był na przykład 50 tysięcy na miesiąc, gdzie wydawali jakiś SEO w sklepach internetowych. Ktoś się mnie zapytał, jak ty mówisz, że ty jesteś taki zajebisty, to czemu nie masz nic swojego? Więc wtedy doszło do mnie, że może taki zajebisty nie jestem. I też jak się pyta firmy takie, no, zrobi się research na przykład w pozycjonowaniu. To jest trzeci punkt. Dlaczego sami się nie pozycjonują? Ostatnio dałem takie ogłoszenie, bo już niestety ja swoich mam tyle stron, że nie ogarniam. No i postanowiłem kogoś znaleźć. No i dałem ogłoszenie na trzech różnych forach, że szukam jakiegoś sosa i tak dalej. Wszyscy napaleni, tak, będziemy współpracować. Pytałem się, będzie kasa? Będzie kasa. Będzie fajnie? Będzie fajnie. No ale przyszło do rodziczej. No to dostałem, prawda? Jak ktoś korzysta z jakiejś firmy, która zajmuje się SEO, oferowali mi, prawda, 100 zł za 9 pozycję, drudzy 50 za 8. Trzeci mi oferowali za 30 zł i zrobią wszystko, prawda? Nawet... To była tylko propozycja od ciebie. Jakby ktoś nie słyszał, to... Zabiję! Panowie za 30 zł, a tutaj pan z przodu. Co nie wypada mi powiedzieć, bo to jest nagrywane. No i też ktoś tak powiedział, no słuchaj, zajmujesz się tym SEO, przecież jak ktoś jest dobry SEO, no to słuchajcie, bierze udział w afilacji, gdzie sprzedaje się na przykład produkty na odchudzanie, wiecie, w stylu na przykład dietetycy go nienawidzą, w 3 dni schud 20 kilo, prawda? Albo nie wiem, portale randkowe go nienawidzą, w 1 minutę zdobył, ile 75 dziewice, czy coś w tym stylu. No i właśnie to są takie pytania, które sobie zadałem i też bardzo często sami musicie sobie zadać pytanie. I czwarte pytanie, które mnie tak zaintrygowało, to znaczy, ja pasacka, słuchajcie, nagrywa teledycję. Nie wiem, czy ktoś z was mi na to pytanie odpowie. Czy ktoś? Pomoże. Dobra. I teraz słuchajcie, powiem wam o rzeczach, które się u mnie sprawdzają. W większości, jak wchodzę sobie na wasze strony osób, które sprzedają jakieś produkty, czy tworzą strony internetowe, no nie wiem z doświadczenia, że w większości są to firmy jednoosobowe. Moja firma jest bardzo duża, bo zatrudnia 9 osób, no bo chodziło. Ale w tych wszystkich innych jakby stronach, że my jesteśmy twarzą tego, no to jesteśmy my. Prawda? A zawsze jak się wchodzi na stronę, to jest rozpisane, że jest tam nasi specjaliści i tak dalej, prawda? Jest specjalista od wizerunku, dzwonimy, odbiera pan Adrian. Później specjalista od SEO, też pan Adrian. Specjalista od copywritingu, pan Adrian. Od rozliczeń też Adrian. Kurde, sama Adriana piszą, że ten. I jeden taki podstawowy błąd, który wszyscy robią, który ja też robiłem, że byłem taki anonimowy. I u mnie na przykład był taki przełom w biznesie, kiedy ja wszędzie zacząłem pchać swoją mordę. Uwierzcie mi, to był taki przełom, trzeba się przełamać. Ja wiem, że to czasem jest ciężkie,
ale to jest taka rzecz, która zadziałała u mnie i zadziałała u wszystkich. No zobaczcie na przykład, ten Michał Sadowski, który był, to tak naprawdę wszyscy myślą Bran, myślą Michał Sadowski. No i takich przykładów jest naprawdę mnóstwo. Każda firma, każdy brand musi mieć swoją twarz. No i wiarygodność. I to jest też na przykład, patrzę też na waszą czy na moją stronę na początku, jak to było z tymi komentarzami. Że jakoś, nie wiem, nie miałem jaj, żeby podejść do kogoś, komu zrobiłem stronę i powiedział, słuchaj, czy mogę wziąć twoje zdjęcie i napisz mi jakiś komentarz, że zrobiłem ci strasznie zajebistą stronę i jesteś w ogóle super zadowolony. Jakoś się wstydziłem, myślę, a ludzie może się wstydzą, albo kupią mi tak o to poprosić. A się okazało, jest taka dziwna rzecz, nawet jak się ludzi poprosi, ja wtedy poprosiłem, żeby ludzie ze mną mieli wywiad na Skype, że będę zadawał i tak dalej, wywiad 15-minutowy i na 10 osób, które poprosiłem, 8 się zgodziło bez problemu, że udostępnili swój wizerunek i tak dalej. Także w stronach sprzedaży właśnie usług brakuje takich krzywych przykładów, że jest Marian Kowalski, który wynajmował kopalni i wreszcie mu ten biznes w jakiś sposób tam, nie wiem, ulepszyli. No i słuchajcie, z racji tego, że czas mi mija, to będzie to jest czas 16, 15, już koniec? Nie, i słuchajcie, przygotowałem wam kilka takich case'ów, które pomogły mi i moim kolegom. Pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest na przykład social media. Ja pamiętam, że jak byłem na spotkaniu Dżunglu w kopalni, to przyjechał Krajewski, tak, i zachwalał, że reklama na Facebooku jest super, że wszyscy jesteśmy posłami, że tam w ogóle się nie reklamujemy i tak dalej. Ja pomyślałem, co ten człowiek gada? Aż, słuchajcie, po dwóch latach prób wydania, zmarnowania wielu pieniędzy, moich, też innych, doszedłem właśnie do tego, jak działają social media. Że social media jest jedna zasada, że osoby muszą cię znać. Nie ma taka głupia rzecz, osoby mnie muszą znać, a mało kto o tym wie. Jest na przykład taka firma, która sprzedaje bardzo fajny newsletter, niezwiązany z Dżunglą. I oni cały czas mają, nie wiem, 20 fanów, płacą na to reklamę, nikt im tego nie kupuje. Właśnie tego, że nikt totalnie nie zna, nie wie, kto jest. I teraz zobaczcie. Tu jest taki przykład postu właśnie. Kolega ma taki duży profil na Facebooku o motorach. Generalnie to polega na tym, że kradnie sieć wszystkie zdjęcia motoru i wrzuca u siebie, jakichś tam filmów i tak dalej. No i on wymyślił, że no, chciałby zmienić swoje życie i ja jestem taki zajebisty, bo ze mną jeździł na motorach, to żebym mu coś tam sprzedał. No i on założył sklep i napisał coś takiego. Jak myślicie, ile się sprzedało bluz po takim poście? Śmiało. Zero. To za więcej. Cztery, to na więcej, może ktoś z tyłu. No. No generalnie sprzedały się dwie czy trzy, już teraz nie pamiętam, to był po prostu znikomy. A profil miał 35 tysięcy osób. I zobaczcie, że taki post bardzo często się pojawia w reklamach sponsorowanych i tak dalej. Nikt nie kupi, jak się nie zna. Ja zrobiłem jedną modyfikację, że dałem w pierwszym poście do wyboru, która bloga się bardziej podoba. No po co w ogóle coś sprzedawać? Tutaj już nie pamiętam, czy nawet był projekt tej koszulki czy bluzy. O, dobra. To jest fajnie. Wreszcie, po 5 minutach. Jeszcze 5. I dowiem się, czemu to nie działa. I zobaczcie, zrobiliśmy małą modyfikację, że nie daliśmy od razu takiego bezczelnego postu kup. Bo ludzie czegoś takiego nie lubią. Wszędzie ludzie chcą nam coś sprzedać, wiecie, dzwonią przez telefon, na każdej stronie jest reklama i tak dalej, to myśmy dali im wybór, która bluza, który t-shirt wam się bardziej podoba. Jak myślicie, który wygrał? Wiemy, że trzeci. Przez ten film. Mateusz, marnowałeś mi życie przez ten film. Cała prezentacja, słuchajcie, pół roku ją robiłem i teraz tak wyszło. No, trzeci. I tutaj nastąpił taki efekt, który opisuje też Robert Czechny, taki efekt zaangażowania. Bardzo dużo osób tam odpowiedziało, że chce kupić tą trójkę i tak dalej. Te osoby, którym się wcześniej wyświetlał tamten post, nagle zaangażowali się i druga reklama
I druga reklama, która się pojawiła właśnie, czy chcesz taki post, przedsprzedaż i tak dalej, okazało się, że sprzedało się bardzo dużo sztuk. Co jest jeszcze bardzo, bardzo tutaj fajne, że to jest na zasadzie przedsprzedaży. I kiedyś, jak mi ktoś powiedział, że można sprzedać coś za kilka tysięcy, nie mając tego, ja bym powiedział, że szarlatan, prawda? Albo że coś ściemnie. I tu tak samo było, bo ten człowiek wydawał, Paweł się nazywał, wydawał wszystkie pieniądze na motor, no to nie miał tam 10 tysięcy na koszulki. Ale zrobiliśmy przedsprzedaż, to... Ma 10 tysięcy, a koszulki nie ma. O, to to jest... Nie. Popatrz długi i teraz ten... To jest, słuchajcie, sprzedaż, jak wyglądała przez kilka dni, 2,5 i tu z pierwszego dnia 2,5, czyli zobaczcie, ile sztuk się sprzedało. 49 przez 2,5 tysiąca. Trzeba powiedzieć, ile? 4? Nie, źle. 40. Nie, więcej. Nie, 50, 40. Dobra, i zobaczcie, ile się sprzedało. Ja pamiętam, że myśmy grudzień podsumowali, gdzie w sumie były dwa podobne posty, no i sprzedaż tam wyszła na poziomie chyba 15 tysięcy z marżą 70%, więc wyszło fajnie. A zobaczcie, jak to wyglądało na początku. Kto wniósł? Nie. O, a tak to wyglądało na początku, a tu zobaczcie. Dobra już. Dobra, a teraz jeszcze mój taki case, który gdzieś poczytałem o tym, to jest chyba zainspirowała mnie książka 4 godziny dzień pracy. Czy ktoś z was w ogóle słyszał o tej książce? Ile osób? 3, 4, dobra. Sami ludzie sukcesu. Słuchajcie, jak ktoś nie zna tej książki, to naprawdę gorąco polecam. No, zaś 4 godziny tydzień pracy, książka, którą chyba 5 razy przeczytałem, jest rewelacyjna. I tam był taki chyba case, że właśnie o sprzedaży produktów. Ja się zastanawiałem, jak miałem tam jakiś produkt za 49 zł, ile osób w ogóle... I powiedziałem coś takiego, że ja mam tam ten produkt, to jest warty 49 zł, ale sami mi powiecie, ile chcecie za niego zapłacić. I jak myślicie, jaka była najczęstsza cena? Proszę? Za darmo. Dobra, jeszcze jakieś odpowiedzi? Złotówka. Czyli załóżmy, że kupiło 1000 osób, to jak myślicie, ile na tym zarobiłem? Na pewno więcej niż za daną cenę. No to na pewno, to jest raz, to jest bardzo mądre stwierdzenie, że lepiej sprzedawać w promocji niż po oficjalnej cenie, bo po oficjalnej cenie rzadko coś się sprzedaje też we wszystkich sklepach. Tak się, słuchajcie, rozkładało. Ja tu widzę też ciąg Fibonacciego. Jak na to nie patrzę. Zobaczcie, część ludzi faktycznie kupiła to, wybrała złotówkę za darmo, nikt nie napisał, nikt, złotówkę, a 5 zł, że ktoś da 9, 19, zobaczcie, najwięcej osób powiedziało, że chce zapłacić za to połowę ceny. I to po prostu był dla mnie szok, ja, prawda, patrzę, jak te zamówienia sprzedają, schodzą, prawda, i patrzę w te PU, no niemożliwe, jak pieniądze, niemożliwe, że ludzie chcą połowę wybrać. Także widzicie, dużo osób nie wierzy w ludzi, a tutaj jednak ta wiara jest. Nie każdy chce wszystko za darmo. Jak coś jest znane, to ktoś jest w stanie nawet na to zapłacić. A to jest, słuchajcie, moje drugie hobby. Ja na co dzień, w sumie moja praca, to polega na wpływaniu na innych zachowanie. To są na przykład testy AB. Czy ktoś z was zrobił testy AB? Tak mało osób. Słuchajcie, czyli daje się kontrolny, jakiś tam zmienny, a ja lubię tam, prawda, dawać jeszcze więcej wariantów, tylko wiadomo, trzeba mieć odpowiednie źródło ruchu. Jest takie super narzędzie, które to robi, nazywa się wvo.com. To jest od Visual Web. Ktoś mi pomoże, jakiś skrót od tego? Vvo.com. I to jest rewelacyjne narzędzie, nawet bez znajomości kodu wklejamy ich skrypt i można chować jakieś elementy, dodawać i tak dalej. No i zobaczcie, to była jakaś tam nasza oferta, oczywiście z Excela, dużo pieniędzy poszło tutaj na kampanię, to wiadomo, że trzeba to optymalizować. I zobaczcie, kontrolna strona miała 0% konwersji, to jakieś 1000 zł zeszło, 0%. Druga, która się lekko była zmodyfikowana, był film, miała 3% konwersji, a ostatnia 4,95. A teraz jak ja na przykład wrzucam jeszcze tam
moją twarz i tak dalej. Różne takie rzeczy właśnie, no takie, które no, potwierdzają, że jest taka osoba niesienna, że jest dużo ludzi, którzy skoczą, to współczynniki nawet do 10% czasem wchodzą, nawet do 20%, ale z wykorzystaniem remarketingu. No i słuchajcie, wiem, że już czasu trochę minęło, to dwie najważniejsze rzeczy, które chciałbym, żebyście zapamiętali z tej prezentacji. To jest, słuchajcie, po pierwsze, starać się dać siebie jak najwięcej, czyli udowodnić wszystkim, że za tą naszą marką, za tą naszą stroną naprawdę jest człowiek, który się stara i chce, żeby chce zrobić nam jak najlepiej, ale nie w tym sensie. Mam dwie. No i słuchajcie, i druga rzecz, która miała być śmieszna, więc mam nadzieję, że się wszyscy będą śmiali, to nigdy nie włączaj teledysków kalifostacji. Śmiejcie się teraz. Nie znam kobiety. Nie znacie kalifostacji w ogóle? Ale to no, nie. No. I słuchajcie, chciałem wam podziękować za prezentację, a zanim skończę, to gdyby ktoś chciał nawiązać współpracę, zna się na SEO, prawda? Zna się na wdrażaniu sklepów, na optymalizacji strony i tak dalej, to słuchajcie, nie trzeba się na Excelu, ja się dobrze znam. Także jedna osoba wystarczy. Znaczy jedna z pięciu w ogóle trenerów z Excelu, konkurencji w Excelu. No nie, no na Excelu to... To tak naprawdę jak w Polsce jest około 5-6 trenerów, którzy znają się na Excelu. Naprawdę, nie ściemniam, tak, ale to tak nawiasem. To słuchajcie, tu jest do mnie adres e-mail, można napisać. No i co, z mojej strony dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Jeżeli miałem pytania, to przez chorobę, czy ktoś ma jakieś pytania? Pan ma pytanie, tak? Słucham. Przepraszam. Tak. Dobra. To dziękuję bardzo.